pan Andrzej Jagodzik. Zjazd motocyklowy już się zaczął, wszyscy się zbierają. Jak atmosfera i jak dużo osób już jest? No witam, dzień dobry. No, atmosfera jak zwykle między nami jest gorąca, natomiast chodzi o to, że pogoda nam chyba dzisiaj lekko nie dopisała, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo już się zaczyna niebo przecierać. No, aktualnie jest około 50, może 60 motocyklistów, ale mam jeszcze pół godziny do wyjazdu, także jestem dobrej myśli. Myślę, że ludzie przyjadą i nie zawiodą nas. My wszystkimi tu znamy jak łyse konie. No, w każdym razie z tego co widzę, to przyjechał Śmigiel, Wolsztyn, Leszno, Wielichowo. Także no, są przedstawiciele klubów, które zapraszałem na tutejszą dzisiejszą imprezę, no ale to wszystko w rękach pogody, także niestety za frekwencję nie mogę odpowiadać do końca, tylko pogoda za to odpowiada. Przed nami koncert Cztery Szmery. Ogólnie rockowa muzyka dominuje na zlotach motocyklowych. Jeśli chodzi o zespół Cztery Szmery, właśnie zjadłem z nimi obiad, są jak najbardziej pozytywnie nastawieni. Po raz pierwszy zresztą we Wschowie, aczkolwiek nastroje są pełni optymistyczne. Jeśli chodzi o czas trwania koncertu, będzie to około 1,5 godziny, może nawet lekko wydłużony. Czyli nie przerażają się pogodą? Nie, to są twarde chłopaki, dają radę. Mam nadzieję, że za rok kolejny zjazd motocyklowy. Oczywiście. Jak podkreślał to w rozmowie ze mną dyrektor Centrum i Kultury Rekreacji w Wschowie, pan Piotr Kokorniak, z jego inicjatywy i zgody, zresztą za moją aprobatą oraz za wspólnym podjęciem tej decyzji, mogę śmiało powiedzieć, że we Wschowie będzie to impreza cykliczna pod patronatem CKR-u, co zresztą mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ to zawsze było moim pragnieniem. No i miejmy nadzieję, że właśnie tak się będzie działo we Wschowie, że będziemy gościć przedstawicieli klubów motocyklowych, ludzi niezrzeszonych, pozytywnie zakręconych, jeśli chodzi o ruch motocyklowy.